Cześć kochani, Wasz Soul Voice. Witam Was serdecznie w trzeciej części moich opowieści o kamieniach, o ich cudownej energii, o tym, jak nam pomagają i które nadają się najlepiej na różnego rodzaju amulety. Niestety robię filmiki króciutkie, więc jestem gadułą i nie ma mowy, żebym zdążyła o wszystkich kamykach, chociaż mówię o tych najważniejszych, powiedzieć wszystko, co bym chciała, chociaż naprawdę bardzo się staram to robić typowo skrótowo i wyciągać z tego wszystkiego, co poczytałam o wielu różnych kamieniach i usłyszałam, naprawdę samo sedno, tak, żebyście mogli szybko zapamiętać i nie słuchać godzinnych wywodów. Zresztą ja akurat jeszcze na razie nie mogę nagrywać większych filmików niż 15 minut, dlatego czasami się po prostu nie mieszczę. No słuchajcie dalej. Teraz wspomnę Wam o takim kamyku, który się nazywa Azuryt i o drugim, który jest tak zwanym malachitem, czyli azuryt z malachitem, no niech będzie. Niesamowite połączenie i dlaczegoż takie niesamowite połączenie, jak myślicie? Otóż kochani, niebieski azuryt jest silnie połączony z wyższymi czakrami. Pobudza jednocześnie Wasz intelekt i intuicję. Jest bardzo pomocny dla ludzi uczących się i podejmujących nowe wyzwania w życiu. Pomaga spojrzeć na rzeczywistość z innej perspektywy. Z kolei zielony malachit natomiast od stuleci związany był i wiązał się z funkcjami ochronnymi. Broni on bowiem przed negatywnymi wpływami różnego rodzaju i opiekuje się tak jakby zdrowiem naszego organizmu. Pozytywnie wpływa na choroby krwi i zwiększa, powiedziałabym, naszą odporność przed nimi. Także jest to bardzo ważne połączenie i idealne na jakiś cudowny amulet. Aura jest połączeniem kryształu górskiego i metalu, na przykład białego złota i żółtego. W specjalnej komorze próżniowej kamienie napyla się szlachetnym metalem. Ezoterycy i uzdrowiciele w ogóle uwielbiają ten kamień, który nazywa się właśnie Aura, ponieważ łączą sobie jakby takie połączenie złota i kryształu. Kamienie wytwarzane taką metodą nazywane są aurą, a to dzięki właściwie swoim właściwościom. Pozwalają one swoim właścicielom, czy też swojemu właścicielowi dostrzegać właśnie aury, silnie energetyzujące ciało, umysł i ducha. Kamienie również uzdrawiają. I przede wszystkim, co jest bardzo ważne, kamienie aury uzdrawiają tak jakby na wszystkich poziomach energetycznych. Teraz może kilka słów o bursztynku. Wszyscy znamy bursztyny, kojarzą one nam się z naszym polskim morzem i każda mama w domu na pewno jakiś komplet bursztynów miała, czy korale, czy jakiś wisiorek. Ja pamiętam, moja mama miała całe kolekcje pięknych bursztynów w srebrnej, pięknej biżuterii. Ale to nieistotne. Najważniejsze jest, jakie znaczenie mają te cudowne bursztyny. Bo nie wiem, czy wszyscy zdajecie sobie z tego sprawę. Przede wszystkim uzdrawiające i kojące. Wpływają bowiem uzdrawiająco i kojąco na całe nasze ciało. Bowiem bursztyny emitują potrzebne jony ujemne, których równowaga jest w dzisiejszych czasach niestety zaburzona. Neutralizuje pole elektromagnetyczne oraz chroni przed złym okiem taki bursztyn, kiedy na przykład ktoś nam źle życzy. Bursztyn ma również właściwości uśmierzające ból, więc jeśli jest noszony i przykładany do miejsca, w którym nas coś boli, bursztyn potrafi koić ból, czyli ból potrafi zniknąć. Możecie sami wypróbować, jeśli coś Was będzie bolało, macie prawdziwy bursztyn, nie syntetyczny, to na pewno może Wam pomóc. Jest też taki kamień, który nazywa się brązyt. Jest mało słyszanym kamieniem, bo ja, przyznam się szczerze, zwróciłam do niego uwagę w jakimś jednym czasopiśmie. Wcześniej jakoś tak dużo o nim nie słyszałam i dowiedziałam się, że ten brązyt chroni przed różnymi rodzajami urokami. Wiem, że to dziwnie zabrzmi, bo żyjemy już w nowoczesnym świecie i wydaje nam się, że jakieś tam uroki krwą i rzucanie nimi przypadkowe lub nieprzypadkowe, prawda czy też nieprawda. No cóż, no kiedyś były inne czasy, inaczej rozumowano pewne rzeczy, rozumiano, może bardziej tak ujmę. Niemniej jednak coś z tego zostało i w dzisiejszych czasach też one istnieją w pewnym sensie. Niestety kamień ten chroni nas właśnie od tego, ponieważ takie klątwy no raczej nam nie służą. Kamień ten bowiem daje nam taką energetyczną ochronę, energetyczne wzmocnienie. Neutralizuje on bowiem pole elektromagnetyczne. Jest głównie silnym opiekunem, mocno odpycha negatywne energie, więc nadaje się, uważam, cudownie na amulet. Zwiększa w ogóle naszą wiarę w siebie, a przez to, że wierzymy w siebie, odpychamy te wszystkie złe energie i się nie dajemy, i ich nie przyjmujemy. Dodatkowo kamień ten sprzyja wyrażaniu swojej tak jakby prawdziwej istoty, prawdziwej natury, takim jakim jesteśmy, prawdziwymi, a nie sztucznie stworzonymi czy poddającymi się grze Matrixa, w której generalnie i tak bierzemy udział na co dzień. Nie wiem, czy słyszeliście, jest taki kamień, który nazywa się Chalcedon. Kamień ten bowiem łagodzi najgłębsze rany uczuciowe u każdego człowieka, harmonizując, powiedzmy, ośrodek nerwowy u takiej osoby. Kamień Chaldeon poprawia zdolności mówienia prawdy wewnętrznej poprzez, kochani, otwarcie czakry gardła. Jest to bardzo silny kamień, również ochronny. Usuwa lęki nocne i przynosi spokój, uspokojenie ducha i ciała. Kamień ten łagodzi naszą duszę i, jakby tu powiedzieć, problemy uczuciowe stają się mniej, jakby to ująć, nasze problemy uczuciowe tak jakby zamieniają się nie w problemy, ale w wyzwania i dzięki temu możemy realizować te wyzwania o zupełnie innym natężeniu naszej, jakby tu ująć, nerwowości dotyczącej danego tematu, bo nerwy zawsze sprzyjają z różnego rodzaju uczuciami, więc idą w parze. Tak to bym ujęła, więc jest to bardzo ciekawy kamień, o którym rzadko się mówi i szczerze mówiąc, ja kiedyś w ogóle nie słyszałam. Ale teraz z kolei zaskoczę Was, bo ten kamień to już w ogóle jest rzadko omawiany. A nazywa się, kochani, no, Chalkopiryt. Aż musiałam sobie spojrzeć, bo ta nazwa jest naprawdę ciężka dla mnie do zapamiętania. Kamień Chalkopiryt. Słyszeliście o takim może? No właśnie, ja też usłyszałam niedawno, dlatego chcę Wam o nim krótko opowiedzieć. Kamień Chalkopiryt, który jest kamieniem, który bardzo przyciąga uwagę. Wiele osób, dotykając, mówi o przyjemnych dreszczach, jak dotyka tego kamienia, które w ogóle przechodzą przez całe ciało od stóp do głów. I ten Chalkopiryt w ogóle posiada uzdrawiające właściwości, dlatego czujemy taką jego siłę, moc wewnętrzną, taką energię. W ogóle w swoim składzie posiada m.in. piryt, żelazo, miedź, złoto i srebro. Pomaga ten kamień zachować harmonię pomiędzy duchowością a materializmem. I żeby nie zatracić się ani z jednym, ani z drugim. Czyli Chalkopiryt tak jakby nie neutralizuje, wyrównuje po prostu taki poziom energetyczny między właśnie duchowością, połączeniem duchowości, a materializmem, który w każdym człowieku w jakimś tam stopniu istnieje, nawet jak nam się wydaje, że go nie ma. Cóż, to już wiecie. Wspomnę jeszcze o chryzokoli. Chryzokola to jest dobry kamień dla kobiet będących w ciąży, ponieważ korzystnie wpływa, moi drodzy, na jej przebieg. Dobry również dla ludzi szukających tak jakby spokoju i wyciszenia się. Kamień ten bowiem łączy się z czakrą naszego gardła i poprawia w ogóle sprawność swobodnej komunikacji, czyli pomaga nam w wysławianiu się i może przydałby mi się właśnie w tej chwili taki kamień, jak Wam nagrywam te różne filmiki, bo czasem ten język to mi się strasznie poplącze, ale mam nadzieję, że wybaczacie. No, jakimś mega poliglotą to ja nie jestem, ale staram się Wam przekazać po prostu z serca, tak jak potrafię, bez jakichś tam aluzji i wielkich profesjonalizmu. Ok, to może teraz o cytrynie. Cytryn, kochani, to wspaniały kamień o pięknej barwie złota, żółci, bardzo intensywnej energii. Jest w ogóle słoneczny. Jak powiedziałabym, jak słońce rozświetla splot słoneczny, dodając w ogóle pewności siebie, godności, witalności i praktycznie wszystkim chęci do życia. Jest znany również jako kamień na depresję i kamień dobrobytu. Uwalnia, kochani, myślenie twórcze, rozjaśnia umysł i pomaga w realizacji pomysłów. Ten kamień świetnie wspiera wszystkich przedsiębiorców i w ogóle ludzi, którzy zaczynają nowy projekt bądź codziennie muszą podejmować jakąś masę różnych decyzji. Przede wszystkim ten cytryn pomaga nakierować nasze myśli tak, by tworzyć pozytywną afirmację wewnątrz siebie lub też afirmacje, które manifestują tak zwany dobrobyt materialny. Wydziela bowiem ten kamień bardzo sympatyczną aurę, która łagodzi wszelakie napięcia i niepokoje, pomaga w osiągnięciu dostatku generalnie materialnego. Bardzo fajny kamień, jest bardzo dużo pięknej biżuterii z tym kamieniem, więc warto coś sobie kupić i nabyć. Kolejnym ciekawym kamieniem powiedziałabym, że jest diopsyd. Też taka dziwna nazwa. Jest to kamień, kochani, głęboko łagodzący skutki stresu. A czy ktoś z Was w dzisiejszych czasach od czasu do czasu nie jest może zestresowany? Bo mi niestety to się zdarza. Także ten diopsyd fantastycznie wpływa na stres, czyli łagodzi, kochani, nasze objawy różnego rodzaju naszych stresów. Ponownie nas tak jakby łączy z Matką Ziemią. Jego generalnie energia przypomina relaksujący spacer, powiedziałabym, bosymi stopami po trawie, po łonie leśnym, czy też w ogóle po lesie. Diopsyd jeszcze dobrze współpracuje, współgra z ludźmi rozwijającymi się właśnie duchowo. Pomaga im bowiem kroczyć ich ścieżką miłości w ich życiu i w ich pracy nad sobą. Jest w ogóle takim kamieniem, który jest idealnym, jakby to powiedzieć, towarzyszem na co dzień. Następny niech będzie fluoryt. Fluoryt, kochani, jest to kamień idealny do medytacji. Jeśli lubicie medytację, uprawiacie medytację, czy od czasu do czasu chociaż, chciałam powiedzieć, że właśnie ten fluoryt ułatwia wchodzenie w głębszy stan świadomości, czyli ułatwia nam różnego rodzaju medytacje. Pomaga w ogóle odkrywać siebie od wewnątrz, łączy czakrę naszego serca z trzecim okiem. Jest to silny kamień uzdrawiający, więc miejcie to na uwadze, już któryś z kolei, który uzdrawia i jest to ważne, bo jak skompletujecie te wszystkie uzdrawiające kamienie, na pewno Wasze zdrowie psychiczne, fizyczne w dużym stopniu ulegnie poprawie. To tak na marginesie. Zapraszam na kolejną część. Pozdrawiam, uściski, papa, cześć.